Dobry wieczór wszystkim, wilgotny głupik z tej strony. W tym filmie, jak widzicie, patrzymy na moje 200 litrów. Słuchajcie, dzisiaj do południa byłem w kilku sklepach zoologicznych tutaj z mojej okolicy po jakieś ładne roślinki, żeby coś znaleźć i dosadzić. I nie uwierzycie, ale praktycznie w ogóle w moim sklepach nie ma ani bardzo wyboru w rybach, ani wyboru w roślinach. Także moje sklepy zubożały i niestety nie ma w nich wyboru. Dawniej było wszystkiego pełno, że się z akwarium ryby wysypywały, a rośliny nie mieściły. A teraz no trochę wyszła kicha. I do jakiego sklepu by nie wszedł, to albo nie specjalizują się akwarystyką, albo mają tak słaby wybór, że no poniekąd żal. Także tak to wygląda u mnie, jeśli chodzi o sytuację ze sklepami i z wyborem, jaki mógłbym do siebie, do zbiorników kupić, jak chodzi o ryby i rośliny. No niestety, tak nie było, a teraz tak jest. No ale co złowiłem? Złowiłem w sklepie coś takiego, o... Nie wiem, jak ta roślina się nazywa, jak... Tutaj ktoś wie, czy ma taką coś w stylu takiej wysokiej trawy. Niech mi napisze nazwę fachową tej rośliny, bo nie wiem, nie wiem, nie znam się. Tam dalej, jak widzicie, też taka jest. I tutaj też taka jest. I jeszcze tutaj sobie taką wsadziłem. O, nie będzie widać, bo kabomba maskuje. Ta tutaj roślina, co jest najbliżej kadru, to jest ewidentnie kabomba. Tak mi powiedział jakiś inny akwarysta, jak ja kupowałem tą roślinę, że wszedł do sklepu ten akwarysta i mówi, że... Bo ja nie wiedziałem, jak to się nazywa. I mówię do pana w sklepie, że to coś poproszę, bo ja nie znam się na roślinach, więc no powiedziałem, że to coś. A ten dopiero ten akwarysta mnie uświadomił, zresztą bardzo miły pan, że to jest kabomba. Więc stąd wiem, że to jest kabomba, bo też bym nie wiedział. No, tu mamy kryptokorynę niskopienną. I tutaj też na YouTubie ostatnio wyszły takie dziwne jakieś teorie, że ta niby to, co się nazywa kryptokoryna wysokopienna i niskopienna, że to niby nie są nazwy fachowe tej rośliny. Więc jeśli to jest prawda, że kryptokoryna wysokopienna i niskopienna to nie są nazwy fachowe, to bardzo proszę was wszystkich, albo tych, co się znają, niech mi napiszą fachową nazwę tej rośliny. Dodatkowo ta roślinka, o tutaj, ta zielona, jak się nazywa, o ta tutaj teraz to jest najgłówniejsza w kadrze, i ta czerwona, o, ta czerwone pędy też mnie interesują, ładna, a nie mam pojęcia, jak się nazywa. Także dokupiłem tą taką trawkę, bardzo proszę o napisanie, co to jest, jeśli ktoś wie. No i tam dalej tą niby kryptokorynę niskopienną, bo mówię niby, no bo nie wiem w końcu, jak ta roślina tak naprawdę się nazywa, w razie gdyby to określenie kryptokoryna niskopienna nie było to określenie na tą roślinę. No i tak wygląda 200. Moje, no tutaj użytkownik Aqua Sajkowski rozśmieszył mnie ostatnim swoim komentarzem, że że niech mi coś tam, nie pamiętam dokładnie, ale niech mi prezes jako mój tata da prawa do tego akwarium. No i okazało się tutaj, dzisiaj tata mi poświadczył, że to akwarium urządził dla mnie jako mini prezencik i że to akwarium oddaję w moje ręce. Ja oczywiście nie pogardzę takim zbiorniczkiem, bo bardzo lubię to akwarium, ogólnie akwaria. No i tu mamy rożdżycę jeszcze rutywkowatą wbitą w podłoże i korzonek. No i no właśnie, tutaj jeszcze o korzeniach chciałem trochę pogadać, bo zauważyłem, może nie tyle w tym akwarium tutaj, ale w tym akwarium 72 litry, oczywiście do niego sobie przejdziemy za chwilę, że no niestety, ale na korzeniu wychodzi jakiś taki nalot, jakby taka siwa broda, nie to coś. Ale poczytałem na forach, że to jest normalne wśród korzeni, że w zbiorniku zbyt świeżym takie coś się po prostu dzieje, a jak już zbiornik dojrzeje, to że to po prostu znika z korzeni. A poza tym, że takie coś można śmiało ścierać przy podmiankach, czy przy po prostu włożyć i obmyć, że tak powiem, korzeń z tego i nic też się nie dzieje. Także jak wiecie, co to może być, taki jakby taka narośl na korzeniu, to bardzo proszę tutaj o informację jeszcze od was, czy to jest się czym przejmować, czy nie. Na forach czytałem, że nie ma, ale jeszcze wolę się was poradzić, bo może ktoś też miał taką sytuację, że na korzeniu coś takiego mu wyszło, gdy włożył korzeń do zbyt świeżego, jeszcze nieustabilizowanego akwarium. O,
Widzę, że mój sprzęt traci ostrość, a tak w ogóle powiem wam, że nagrywam na innym sprzęcie niż zawsze. Także przepraszam was, jeśli dźwięk byłby jakiś taki, się wam nie podobał, albo obraz, to wiedzcie, że nagrywam teraz na innym sprzęcie. Przy okazji tego filmu to jest próba testowa innego sprzętu, na którym mogę nagrywać, jeżeli będziecie oczywiście chcieli i stwierdzicie, że ten sprzęt jednak ma lepszą jakość i obrazową, i dźwiękową, także nie ma problemu. Mogę nagrywać również na tym sprzęcie, jeżeli będziecie chcieli. No i dajcie znać właśnie, jak ten sytuacja z tym sprzętem wygląda. No i lampa, jak widzicie, się bardzo sprawdza. Naprawdę super. Piękna, piękna sprawa była z tą belką oświetleniową. Same LEDy białe. Piękna sprawa. Super, super to wygląda. No i tak wygląda na chwilę obecną 200 litrów. A może jeszcze wam je pokażę od boku i przejdziemy sobie do 72 litrów. Także jak widać, no zbiorniczki pomalutku łapią krystalizację. Także myślę, że będzie wszystko w porządku. Jak widzicie, jeszcze wężyki odpiąłem z filtrów i te wyloty skierowałem bardziej ku górze. Tak jak faktycznie żeście mi pisali o ruch tafli wody. Zawsze się z tym zapominam, ale już jednak poprawiłem to na ruch tafli wody, nie na bąbelki. Także tyle na razie o 200 litrach. Teraz do 72 litrów zapraszam serdecznie. I mamy 72 litry. Te roślinki zostały dosadzone. Te dzisiaj ledwo zdobyte, ledwo zakupione. I właśnie na tym korzeniu ten taki nalot wychodzi, nawet bardziej niż na tym z 200, ale czytałem, żeby się tym nie martwić, więc się za bardzo nie martwię. A jeżeli wy stwierdzicie, że jest inaczej w sprawie tych korzeni i tego nalotu, no to bardzo proszę o jakieś tam w komentarzach porady czy coś takiego. No a widzimy, wężyk faktycznie zciągnąłem, zostawiłem ruch tafli wody. Fajnie to wygląda, naprawdę. Tu też już się wszystko krystalizuje, jak widzicie. Także wszystko naprawdę teraz w tych baniaczkach wygląda na to, że idzie w naprawdę fajną stronę. No i baniaczki będą, myślę, za jakieś 2 tygodnie, 3 do użycia już z rybkami i tak dalej, i tak dalej. No i tak wygląda 72 litry. Może wam jeszcze od boku pokażę, jak się to krystalizuje. No i jak widać, w 72 litrach już też coraz krystaliczniej, także wszystko naprawdę wygląda, że idzie w super stronę, jeśli chodzi właśnie o te dwa nowo urządzone zbiorniczki. A teraz wam jeszcze coś innego pokażę. A to akwarium z razborami i neonami, kirysami i piskorkiem, na pewno dobrze kojarzycie. Pięknie rybki żyją, naprawdę super się trzymają, woda źródlana, dzisiaj podmianka była, rybki świetnie żyją, fajnie wyglądają, naprawdę zobaczcie sami, jest spokój, odkąd miedziki wydałem, naprawdę pięknie, wszystko fajnie wygląda, naprawdę super, woda, no chyba piękniejszej wody naprawdę akwarysta nie może sobie wymarzyć, także bardzo, bardzo spoko to wygląda, przynajmniej dla mnie. Wiadomo, wasze zdanie zawsze się dla mnie liczy, więc możecie napisać, co sądzicie o tym akwarium. W ogóle taki pierwszy mój dłuższy film na kanale i jestem ciekawy, ile on będzie się publikował. I w ogóle jestem ciekaw bardzo waszego odzewu, jak chodzi o nieco dłuższe filmy na moim kanale niż te, które dotychczas były przeze mnie publikowane. Także no, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. I napiszcie mi, na jakim sprzęcie chcecie, żebym nagrywał. A jeżeli chcecie, to mogę również nagrywać z dwóch sprzętów. Czyli jeden film z tego, co teraz, lub jeden film z tego, co nagrywałem do tej pory. Nie ma problemu. Jak chcecie, to też jestem bardzo za tym. To już do waszej opinii pozostawiam. Tylko, że jeżeli mógłbym nagrywać raz na tym, byłoby mi po prostu wygodniej materiały i częściej mógłbym robić, także to już od was zależy. No, także jeszcze na koniec wam pokażę moje głupiczki młode, jak rosną. Także przenosimy kadr. No i tu mamy
maluszki gupika na rybki, które po malutku już dorastają. Widzicie pełno rożdżycy na powierzchni wody. Dzisiaj zarówno tutaj, jak i u razburek i neonów była podmianka. No i rybcie rosną, fajnie naprawdę się trzymają. Jestem zadowolony. Także myślę, że będzie fajnie. No i w sumie na tyle by było w tym filmie, jak chodzi o ryby. Także do usłyszenia. No i cześć.